Dziś zademonstruję wam, jak wygląda proces cofania. Nie wiem, mam jakieś takie dziwne zboczenie, że do cofania muszę mieć tylnią szybę otwartą. Kompletnie nie wiem po co. Po prostu tak mam. Bardzo fajnie w lusterkach widać dzięki temu, że siódemka jest wysokim ciągnikiem, że przyczepa jest stosunkowo niska i że lusterka są daleko, to fajnie widzę krańce przyczepy. Tak jak wspomniałem ostatnio, lubię cofać po prostu patrząc na to, gdzie jest przyczepa, gdzie jej koniec się znajduje. A i za mocno jeszcze wyciągnę ją. O, powinienem. O, w tamten ruch chcę sobie cofnąć. Powiem wam tak, mówiłem, że fliglem... Nie, tu muszę się wyprostować. Że fliglem czy HL-ką się dobrze cofa. Wszystko wskazuje na to, że tym się cofa najlepiej. Że ona najlepiej... Najbardziej słucha podczas cofania i przynajmniej tym ciągnikiem, tak jak wspomniałem, najwięcej widać. Bo pewnie 6-6 jakbym cofał, byłoby inaczej. Chociaż nie jest to też do końca powiedziane, że inaczej to znaczy dużo gorzej. Znowu siódemka jest troszkę duża i długa i gorzej się manewruje tutaj przy końcu już. Że tak użyję takiego określenia. Tu trzeba uważać na... O, właśnie. Nie, trzeba poprawić się. No i widać, że trochę od tego manewrowania, kręcenia kołami, trochę mi się mój destrukt zniekształcił. Zawsze biorę grabki i trochę to tam później zagrabiam, żeby było równo. O. Cyk. Drugie autko ma przyjechać jutro. Wy jak zobaczycie ten materiał, to będzie w sensie dzisiaj, tego dnia jak nagrywam. Nie, tego dnia jak się opublikuje materiał. Jak opublikuję ja materiał, to w teorii powinno być auto po kolejną część, po kolejną partię. No i mamy to. Teraz jeszcze za blisko worków, za blisko tej strony. Troszkę ją sobie wywinę, tył skręcę w tamtą stronę. Czyli tak, o, trzeba zrobić. O. O, to właśnie tak. Chyba jeszcze troszkę za blisko. A jednak to jest długie, tutaj nie ma cudów. I troszkę jednak potrzebujemy terenu, żeby ona posłuchała nas, jak ma jechać. O tak. Gra muzyka. No myślę, że luksusowa. Myślę, że luks. No tylko teraz to otwieranie to jest... Nie podoba się to dla mnie do końca. Jak będzie pełna towaru, to trzeba będzie tyłem ją otwierać. Wyjdź stąd! Gdzie idziesz? O, bo teraz jak tam jest niepełna, no to jeszcze powiedzmy w miarę tam ok, ale czekajcie. A, wyleci mi zaworek, czy nie? Może nie. Teraz tak samo tutaj. No to nie jest do końca bezpieczne, dlatego dolne otwieranie byłoby zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.
Może ja gdzieś tu kamerę położę?
No jak widzicie, kurzy się. Trzeba było troszkę pokombinować, jednak za blisko podjechałem. Jednak za blisko boku, na przyszłość trzeba dalej odjeżdżać, bo jednak trochę tego towaru jest i on musi mieć miejsce na wysypanie się. No i dobra, taka kubka jest. Tam jeszcze muszę z tamtej strony posprzątać, to poprzewodzić tu. No i czekamy na kolejne auto.